Moto Minuty. Zwięźle, rzeczowo, profesjonalnie. Każda minuta to pakiet informacji i doświadczenia od niedzielnych wilków. Od doboru sprzętu po motocyklowy savoir-vivre. Moto Minuty. Twój przewodnik po świecie motocykli. Na audycję zaprasza Michał Krawczyk. Michał Krawczyk, Radio RSC, zapraszam Państwa na audycję Moto Minuty, a ze mną w studiu Robert Kaczmarek, prezydent grupy Niedzielne Wilki. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radio RSC. Oraz Marcin Gogol, sekretarz grupy. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj z perspektywy osoby, która na motocyklach, powiem szczerze, się nie zna, a chciałaby ten świat może jakoś bardziej zgłębić, może odkryć w sobie jakąś nową pasję. No i nie sposób tu nie zacząć właśnie od samej maszyny, od samego motocyklu. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, jakie są rodzaje motocykli. Motocykli jest wiele, jak można zauważyć na drogach. Są motocykle, które służą do tego, żeby się wygodnie przemieszczać po mieście. Są motocykle szybkie, sportowe, tak zwane ścigacze. Są cruisery wielkie, choppery. Są skutery, którymi też można się poruszać. To wszystko, co ma dwa koła, to są motocykle. I w zasadzie wybór tego motocykla to osobiste preferencje każdego motocyklisty. Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę przy wyborze takiego motocykla kwestię na przykład na rodzaj jednośladu, tak jak tutaj kolega powiedział, a co za tym idzie, trzeba zdecydować, do jakiego typu jazdy potrzebujemy maszyny. Myślę, że każdy, kto zdaje na prawo jazdy, już mniej więcej ma określony taki typ motocykla, który by chciał po prostu sobie wybrać, kupić, dopasować do siebie. Trzeba pamiętać o kilku bardzo istotnych rzeczach, żeby motocykl dobierać do wagi i do wzrostu ciała. Dlatego, że najważniejszą rzeczą przy doborze takiego motocykla jest to, już rodzaj w zasadzie nie gra jak gdyby dużej roli, tylko jest najważniejszą rzeczą, żebyśmy swobodnie usiedli na ten motocykl i dotykali całkowicie stopami do asfaltu. Jeżeli będziemy mieli tak na tak zwanych paluszkach, że tylko dotykamy, no to jest jednak troszeczkę utrudnione to nie podczas jazdy, bo tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Problem powstaje w momencie, kiedy mamy ruszyć, stanąć, zatrzymać się lub wykonać jakiś po prostu manewr. I wtedy graniczy z cudem, żeby ciężki motocykl na paluszkach po prostu do tyłu sobie popchnąć. Więc my preferujemy, żeby jednak zacząć od tych lżejszych maszyn, żeby po prostu nauczyć się tych wszystkich manewrów. Wsiąść, wyłączyć bieg, pojechać, nie jest to żaden problem. Natomiast te wszystkie manewry jednak są bardzo niebezpieczne i trzeba bardzo uważać. Przy doborze motocykla ważna też jest moc maszyny, pojemność silnika i to, jaką moc generuje ten silnik. Dla początkującego motocyklisty no tak przyjęło się, że dobrze by było, żeby zaczynał od mniejszych pojemności, od mniejszych mocy. Właśnie po to, żeby się oswoić z maszyną, oswoić z tym, w jaki sposób motocykl zachowuje się na drodze. To czysta fizyka. Zakręt, zatrzymanie, działają pewne siły, ciężkość, prędkość. Dlatego ważne, żeby taki przyszły motocyklista, początkujący motocyklista oswoił się z maszyną, może taką mniej wymagającą, może taką z mniejszą pojemnością, z mniejszą mocą, po to, żeby za jakiś czas w kolejnym sezonie kupić większą maszynę. Przypuśćmy, że jestem właśnie taką osobą, która chciałaby zacząć swoją przygodę z motocyklami, jestem świeżo po zdaniu prawa jazdy i mieszkam w mieście, przemieszczam się głównie po mieście. Jaki rodzaj motocyklu panowie by mi polecili w takiej sytuacji? Myślę, że Naked to byłby najlepszym rozwiązaniem. Tak jak tu kolega też powiedział, nie od razu dużej pojemności. Z uwagi chociażby na fakt, że no nie rozwiniesz odpowiedniej prędkości, bo mamy prawo, które mówi wyraźnie, że jeździmy 50 km na godzinę. Cały czas tutaj bym był zgodny z kolegą, że jednak coś mniejszego. Niekoniecznie może od razu 150, bo jeżeli robimy prawo jazdy, to robimy na większych pojemnościach, ale te 350, 500 już na pewno zdadzą egzamin i człowiek będzie się bardziej, lepiej, swobodniej, przede wszystkim bezpiecznie, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, że naprawdę nas nic nie chroni oprócz po prostu kawałka dobrego ubioru czy dobrego kasku. Także preferowalibyśmy po prostu Nakedy, czyli nie jakieś cruisery, ciężkie motocykle o dużych pojemnościach, bo to są motocykle przeznaczone do dalszej, dłuższej trasy. Może przedstawmy jeszcze taką krótką charakterystykę po jednym, dwóch zdaniach, jeśli chodzi właśnie o te rodzaje, jakie są konkretnie, jak one się nazywają i jakie jest ich dokładne przeznaczenie. No może kolega.
Naked, o którym wspominał przed chwilą Robert, to taki motocykl, który jest mało ubrany w slangu motocyklistów. To znaczy, tam nie ma zbędnych owiewek, nie ma kufrów, żadnych toreb. On po prostu jest motocyklem i tyle. Właśnie służy do tego, żeby szybko i sprawnie przemieścić się z miejsca w miejsce. Dlatego jest on dobry do jazdy miejskiej. I przede wszystkim jeszcze ważna, on jest krótki, więc łatwy w manewrowaniu. To jeżeli chodzi o Nakeda, no właśnie, no i lekki. Mamy motocykle sportowe, mnóstwo pojemności od mniejszych do naprawdę dużych i to są już motocykle, które służą takim motocyklistom, którzy lubią szybkość. Polecałbym, żeby ci motocykliści, jeżeli tą szybkość będą próbować, to żeby próbowali ją na torze. Natomiast spotykamy sporo takich motocyklistów na drodze, no oni po prostu lubią szybką jazdę, bo to są motocykle sportowe. Mamy motocykle cruisery, ciężkie maszyny i te już w slangu motocyklistów mówimy, że są ubrane, to znaczy mają dużo owiewek, są zabudowane, mają kufry wszelkiego rodzaju, radia, głośniki, różne rzeczy. I to są motocykle, którymi się jeździ w długie trasy. Oczywiście nikt nie zabroni jeździć takim motocyklem po mieście, tylko trzeba mieć zręczność manewrowania taką maszyną. Są choppery. Chopper w ogóle powstał z cruisera. Cruiser został delikatnie odchudzony, zdjęte zostały owiewki, podniesiona kierownica, przednie koło powędrowało na dłuższych teleskopach do przodu. Bak, i bardzo istotne w chopperze, bak jest malutki. One nie mają przeznaczenia, tak jak cruiser jest do jazdy, cross jest do tego, żeby po terenie jeździć, to mam wrażenie, że chopper nie ma swojego przeznaczenia. On po prostu ma cieszyć motocyklistę z tego, że wygląda i z tego, że fajnie jeździ. Szczególnie one są używane podczas różnego rodzaju zlotów, czy jakichś inwentów charytatywnych, gdzie bardzo fajnie zainteresowane jest dzieci, młodzieży, czy przede wszystkim też i ludzi starszych, którzy podchodzą, bo to są dzieła sztuki, można powiedzieć. To są takie dodatkowe, można motory powiedzieć, dla pasjonatów motocyklizmu. Trudno szukać dwóch takich samych chopperów, bo często ci, którzy na nich jeżdżą, to no właśnie tak jak kolega powiedział, takie perełki sami sobie tworzą, sami je dopieszczają, doposażają, zmieniają różne rzeczy, także no nie ma czegoś takiego jak fabryczny chopper. Tak, ja też spotkałem się z tym, gdzieś przemknęło mi w internecie parę filmów, zdjęć związanych na przykład z warsztatami, które tworzą maszyny, które później są wystawiane właśnie w wielu różnych konkursach i niekoniecznie są przeznaczone stricte do jazdy ze względu właśnie na to, jak wyglądają, ale właśnie bardziej ich funkcją jest to, że mają po prostu cieszyć oko. Tak, dokładnie tak, tym bardziej, że to są bardzo drogie maszyny, bardzo drogie elementy są dodawane i w zasadzie można powiedzieć, że to te motocykle, te perełki, które są, no to są wystawione podczas jakichś dużych imprez motocyklowych i cieszą oko przede wszystkim tych, którzy to oglądają. Wróćmy jeszcze do tematu pierwszego motocykla. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie? Przede wszystkim, tak jak kolega wspomniał, o jego wielkość. Na razie mówimy o rozmiarach samego motocykla. W zależności od tego, jakie my mamy gabaryty, my motocykliści, czy jesteśmy trochę niżsi, czy wyżsi, czy więcej kilogramów mamy, czy mniej, to od tego należy uzależnić, jaki motocykl kupić. No jeżeli ktoś jest wysoki, no to po pierwsze będzie karykaturalnie wyglądał na małym motocyklu, no ale to nie o sam wygląd chodzi, bo też będzie mu niewygodnie jeździć, jeżeli ten motocykl będzie zbyt mały. Natomiast w drugą stronę, jeżeli ta osoba będzie niskiego wzrostu, wątłej budowy ciała, a kupi wielki motocykl, to również no, niestety będzie miała problem, żeby ruszyć tym motocyklem, utrzymać go, manewrować nim. A jak na przykład kupujemy motocykl z drugiej ręki, co najczęściej może być jakimś mankamentem, na co należy zwracać uwagę? Czy to jest na przykład zależne, tak jak powiedzmy z samochodami, że są samochody, które jeden komponent mają bardziej lub mniej awaryjny, czy jest jakaś w ogóle reguła na to? Przede wszystkim musimy kupić sprawdzonego źródła, tak? Chociaż też niekoniecznie te sprawdzone źródła są uczciwe w stosunku do klientów, którzy chcą zakupić. Przede wszystkim trzeba poznać historię. W momencie, kiedy dostajemy motocykl, który jest po przejściach, czy jest po jakimś po prostu bardzo poważnym uszkodzeniu,
My o tym nie wiemy. Zapewniają nas, że jest wszystko okej. My siadamy i dochodzi do tragedii. Jak to sprawdzić? Przede wszystkim trzeba znać historię. Czyli mamy ten VIN, trzeba sprawdzić, bo największy motocykli przychodzi z zachodu, tak? Czyli mamy tutaj jak gdyby Stany Zjednoczone. To nie jest tak, że ktoś przywozi motocykl, że on kosztuje dużo, dużo taniej, czy o połowę taniej. Trzeba się zastanowić, dlaczego on kosztuje o połowę taniej, czy on nie był przypadkiem skasowany tam, tak nieładnie powiem, i tutaj są zrobione dokumenty i można na tym jeździć, tak, ale pytanie do kiedy, tak, czy wsiadając na ten motocykl jesteśmy bezpieczni i cały czas mamy to w głowie, czy on się nam po prostu nie złamie i tak dalej, czy on jest złożony z dwóch części. Jest to bardzo ciężko też sprawdzić dokładność tego wykonania, ale najlepiej wziąć kogoś z sobą, jeżeli już jedziemy do takiego sprzedawcy, i przede wszystkim zobaczyć, jak to wygląda, żeby ktoś też to przejrzał. Natomiast proponuję, i tak jak my kupujemy na przykład motocykle dla nas, tutaj dla naszych kolegów, no to my mamy zaprzyjaźnione już po prostu garaże, gdzie są to sprawdzane, te motocykle, i myślę, że w tym kierunku warto byłoby pójść. Przede wszystkim zobaczyć i prześledzić jego historię, a jest ona dokładnie opisana w numerze VIN, więc tutaj proponowałbym w ten sposób. Natomiast jeżeli kupujemy no już nowy motocykl, jeżeli nas na to stać, no to wiadomo, są odpowiednie tutaj sklepy i tutaj nie ma wtedy jakiegoś tam większego zagrożenia. Ale tak jak mówię, te wszystkie motocykle, które są sprowadzane, to trzeba na to sprawdzić, zwrócić na to szczególną uwagę, szczególnie główka ramy, żeby zobaczyć, czy przypadkiem on nie jedzie bokiem, czy nie zostawia dwóch śladów. No jest to bardzo ważne. Wiadomo, że technika i technologia poszła tak dalej, że można to wszystko jak gdyby zniwelować, ale warto poświęcić dużo czasu na to, żeby zobaczyć, bo to dbajmy o swoje zdrowie, przede wszystkim o swoje życie, swoje i innych uczestników jazdy. Motomity. Zwięźle rzeczowo, profesjonalnie. Każda minuta to pakiet informacji i doświadczenia od niedzielnych wilków. Od doboru sprzętu po motocyklowy savoir-vivre. Motominuty. Twój przewodnik po świecie motocykli. Na audycję zaprasza Michał Krawczyk.